I kolejny układ równań do rozwiązania. To zapiszmy go od razu w macierzy. Kolumna współczynników przy x1. Kolumna współczynników przy x2. Przy x3. I wyrazy wolne. To nasz cel, wykonując operacje elementarne na wierszach, dostać zera poniżej takiej przekątnej. Czyli znowu, za pomocą tej jedynki chcemy dostać zero tutaj i tutaj. Czyli do drugiego wiersza dodajemy pierwszy wiersz pomnożony przez minus 2, a do trzeciego dodamy pierwszy wiersz pomnożony przez minus 3. Będziemy wtedy mieli pierwszy wiersz bez zmian, a w drugim będzie minus 2 plus 2, czyli 0, minus 8 plus 4, czyli minus 4, 12, dodać 4, 16 i minus 14 plus 2, minus 12. I zmieniony trzeci wiersz, 0, a potem minus 12 plus 7, minus 5, 18 plus 2, 20 i minus 21 plus 1, czyli minus 20. To dalej, zanim zaczniemy cokolwiek eliminować, to wolelibyśmy mieć mniejsze współczynniki. Drugie równanie pomnożymy przez minus 1 czwartą, a trzecie równanie, czyli trzeci wiersz, przez minus 1 piątą. Wszystkie współczynniki dzielą się, w drugim równaniu dzielą się przez 4, a w trzecim przez 5, dlatego na pewno dostaniemy liczby łatwiejsze w rachunkach. Pierwszy wiersz bez zmian, drugi wiersz po zmianach mnożę przez minus 1 czwartą, tu będzie 1, tu będzie minus 4, a wyraz wolny będzie 3. W trzecim wierszu mamy 0, 1, minus 4 i 4. To jeszcze chcielibyśmy mieć 0 w tym miejscu za pomocą tej jedynki. Więc będziemy do trzeciego wiersza dodawać drugi wiersz pomnożony przez minus 1. Będziemy wtedy mieli 1, 4, minus 6, 7 to bez zmian, 0, 1, minus 4, 3 to też bez zmian, a tu będzie 0, 0. Dalej mamy 4, odjąć 4, czyli 0 i minus 3 plus 4, czyli 1. Mamy poniżej przekątnej same zera, eliminacja jest skończona. A co oznacza to ostatnie równanie? To ostatnie równanie to jest 0 równa się 1. Ten układ równań jest sprzeczny. Nie ma rozwiązania. Można było to zauważyć już w tej poprzedniej linijce, gdzie te dwa wiersze oznaczały dwa równania, które po lewej stronie mają to samo, a po prawej stronie coś innego. Albo tutaj, gdzie ten ostatni wiersz oznacza równanie 0 równa się 1. Gdy wykonamy tą eliminację
i dostaniemy wiersz, w którym jest same zera jako współczynniki przy niewiadomych i liczba różna od zera jako wyraz wolny, dostajemy układ sprzeczny.